Hejka! Witamy się bardzo z Wami serdecznie w pierwszym vlogu w nowym roku. 10 stycznia, ja sobie tak usiądę, ale ktoś ogląda baję, więc nie będę mu przeszkadzać, gadać za uchem. Jest godzina 8:30, my witamy się z Wami jeszcze z łóżka i jesteśmy już w Norwegii. Przylecieliśmy wczoraj i zaczynamy vlogowanie, ponieważ chcieliśmy te ostatnie dni jakoś spędzić, a vlogowanie utrudniała nam też seria chorób. I tak, jesteśmy w Norwegii, przylecieliśmy wczoraj, nie chcę, żeby to po prostu moje gadanie trwało wieki i będę mówić trochę szybko. Przylecieliśmy wczoraj, w domu byliśmy jakoś przed godziną, lekko przed godziną 17, może coś w tym stylu, może troszeczkę wcześniej. Lot mieliśmy mieć o 12:35, także 10:30 byliśmy już na lotnisku, ale opóźniony został, niestety. Myśmy się tak z wszystkim spieszyli, żeby po prostu się nie stresować. Jeju, przepraszam, żeby się nie stresować, a lot był dopiero 13:10. 13:10 żeśmy wylecieli i po 2 godzinach byliśmy na miejscu. 20 minut musieliśmy poczekać na pociąg, potem 40-50 minut pociągiem, bo też był 3 minuty opóźniony. W Norwegii zazwyczaj pociągi się nie opóźniają, ale ten był opóźniony o 3 minuty. Dojechaliśmy na Lysaker Station i z Lysaker Station jeszcze musieliśmy jeden przystanek podjechać sobie, żeby było bliżej, bo mieliśmy sporo bagaży. I wysiedliśmy na przystanku i z przystanku 800 metrów jeszcze do domu, a co nie było łatwe, bo wszystko jest skute lodem. Mieliśmy 2 duże bagaże, które tata musiał taszczyć. Nie chcecie wiedzieć, jaki był zły wtedy i jaką miał minę. Tragedia. Także mieliśmy 3 bagaże podręczne, 2 duże bagaże. No i we wtorek ma przyjechać jeszcze kurier. My gdybyśmy chcieli zabrać to wszystko do samolotu, byłoby misją niemożliwą. Nie dałoby się tego zabrać. No i zamówiliśmy kuriera, we wtorek ma do nas przyjechać. I dzisiaj jest, jaki dzień? Środa jest dzisiaj. Tata poszedł do lekarza, ponieważ ma mieć zabieg 22 na bark i nie pracuje na razie, więc poszedł po zwolnienie lekarskie, poszedł na wizytę. Antuś wyciąga właśnie Play-Doh, widzę, co nie bardzo mi się podoba, bo ono jest potem wszędzie. Ja zjem sobie teraz jakieś śniadanie, a Antoś na razie nie jest głodny. Ponieważ o 7 rano zażądał wręcz mleka. No i tata mu zrobił to mleko, no i jeszcze się przespał. Niedawno wstaliśmy, jakieś 20 minut temu, leciutko po 8. No i będziemy sobie tak ogarniać. No potem pójdziemy sobie do Kacpra. Pan też ma obiecane, bawi się Play-Doh, wiecie, ma tego żółwika takiego do wyciskania różnych wzorów, o tutaj. Ale powiem Wam, że nienawidzę tego Play-Doh Plus, które jest właśnie do wyciskania, ono jest takie miękkie, tak się klei, no ale tego zwykłego on też nie jest w stanie po prostu przecisnąć jeszcze przez te maszynki. Jest strasznie miękkie. Dobra, ja idę coś zjeść i jeszcze się do Was odezwiemy. Nie będę już przedłużać, bo znowu moja planina będzie trwała wieki. Pokażę Wam, jak jest za oknem. Zobaczcie, widzicie, jaki mrozik? Zobaczcie na samochody. Najbardziej na samochodach widać, jak są oszronione i wszystko jest skute lodem. Tutaj, jak widać. Także u nas zima. Właśnie jestem w pokoju Antka, jak widać, on był tu w trakcie zabawy, ale poszedł do toalety. Mam tu stolik z Ikei i nie wiem, co zrobić. Chciałabym się go pozbyć stąd, bo
Z jednej strony zajmuje mi trochę za dużo miejsca i po prostu tutaj zabawki blokują mi dojście do tej szafki, do tej komody. A z drugiej strony jest dobrze, bo Antoś się tu nie wspina mi na tą szafkę, nie ściąga nic. Nic i mam dylemat z tym związany, co z tym fantem mam zrobić, czy usunąć ten stolik, czy nie. Nie mam jak za bardzo tego ułożyć inaczej. Wcześniej miałam też to łóżeczko tutaj, tylko wtedy drzwi nie dało się tam tak zamknąć. Było też łóżeczko tak, ale wtedy jakoś Andoś tu miał głowę i to nie było komfortowe, bo przechodził i tak głową na tą stronę i tu mi mógł wypaść. Muszę coś pomyśleć. No, chciałabym tu taki regał i przymocować go do ściany i tak będziemy musieli zrobić, ale na razie go nie mamy. No i myślę, czy pozbyć się stąd z tego stolika, czy nie. Tata poszedł na pocztę i dostanie po dupsku, jak wróci do domu, bo wyciągnął drukarkę, wyciągnął papier i nie schował. Taki nasz tata. A za oknem zimno, ale pójdzie potem Antoś na zewnątrz. No i tak, tak naprawdę nic jeszcze nie zrobiłam. Mąż wrócił. Ja muszę tu poodkurzać i tak dalej. Ale napisałam do mojej sąsiadki właśnie, do mamy Kacpra. I mamy iść tam na kawę, ale jeszcze zdążę sobie poodkurzać, a potem będziemy sobie prasować. Tak, potem będziemy prasować. Także tak nam na razie mija czas. Antoś, co mówi robot? Krok w przód. Dotknij ramion. Antoś, ramion, gdzie masz ramiona? Tu. Tu. Krok w przód. Dotknij kolan. 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 Dotknij ramion. Gdzie masz ramiona? Ale nie musisz... Tu. Co coś robisz? Maluję. Malujesz. Kogo? Raka. Raka, kraba. Raka. Mamy takie fajne pisaki, prawda? Żelowe z Lidla. Fajne, co? Fajnie, szybko się nimi maluje. Można nimi na szybie malować, tak? Tak. Na lustrze, na takich powierzchniach. Jeszcze tu. Maluję sobie, ale tak? Brawo! Pokaż, jaką masz rączkę. O, jaka brudna ręka.